Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie troszeczkę spóźniony film dotyczący sezonu 2, rozdziału 4. Jednak na wstępie tego filmu prosiłbym was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, a teraz przechodzimy już do materiału. No i tutaj na samym wstępie chciałbym wytłumaczyć, czym była spowodowana moja prawie miesięczna przerwa. Na początku byłem troszeczkę chory, następnie troszeczkę mi się nie chciało i tutaj przyznaję, jest to moja wina. Po czym następnie niestety zmarł mój kot, którego znaliście do tej pory, ale wraz z nowym sezonem, ponieważ 17 marca 2022 roku w moim domu zawitała Liska. Jest to oto taki 7-miesięczny koteczek. I jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to na pewno już ją znacie. A bez zbędnego przedłużania zapraszam was już do materiału. Sezon 2, rozdział 4 pojawił się 1,5 tygodnia temu w Fortnite. Motywy przedstawione w nim ukazują japońskie duże miasto oraz starą japońską architekturę. Oprócz tego, jak z każdym nowym sezonem, pojawia się starter pack, który w tym sezonie wygląda naprawdę fajnie, ponieważ przedstawia on taką oto panią. A jakby tego było mało, dowiedzieliśmy się też, że wkrótce po najbliższej aktualizacji do gry powróci shotgun, bardzo wyczekiwany, a jest nim po prostu wolna pompa, która ostatni raz widziana była w sezonie 7, rozdziału 2. Jeżeli chodzi też o zmiany, to na każdej dużej miejscówce pojawiły się takie szyny, po których możemy się poruszać. I wraz z kolejnymi aktualizacjami będą się one bardzo, bardzo rozprzestrzeniały po naszej mapie w Fortnite. A dodatkowo w grze pojawiło się coś dla mnie, czyli tor do driftu dla samochodów. Według mnie naprawdę sztos Epic Games. Mówi się też dużo o nowych motocyklach, które wkrótce bądź już zawitały do Fortnite'a. I w skrócie to wszystkie informacje. Postaram się w niedługiej przyszłości powrócić z regularnością filmów z Forzy w Horizon 4 bądź właśnie Fortnite'a. A film ten dzisiaj publikuję troszeczkę wcześniej, ponieważ jest dzień Wagarowicza i umówmy się, no wszyscy są na Wagarach, więc no obejrzycie sobie po prostu. I tyle w sumie, siemano.